Czasami trzeba po prostu wrócić do początków i taką właśnie kurację serwuje dzisiaj Galatom apostoł Paweł. Myślę, że nie tylko Galatom, ale również nam, bo ileż to razy każdemu z nas zdarzało się e, znajdywać swoje własne, oczywiście najlepsze i e, najgenialniejsze ścieżki, własne pomysły. E, różnie to potem w, w, wyglądało z ich realizacją i w różne nie do końca dobre miejsca nas te własne ścieżki Prowadziły. W innym liście, mieszczącym się w Apokalipsie św. Jana, w liście do kościoła w Efesie, autor natchniony pisze tak: Znam Twoje czyny, Twój trud i wytrwałość, ale mam przeciw tobie, że odstąpiłeś od pierwotnej miłości. I właśnie chyba to przytrafiło się także Galatom. Przyjrzyj się dzisiaj Twojej drodze wiary, czy jest w niej pierwotna miłość, czy jest w niej może bardziej przywiązanie do własnej wytrwałości. Yy, I spróbuj o tę miłość zawalczyć, spróbuj do niej powrócić. A jeśli jesteś, jesteś wciąż na początku Twojej drogi wiary, to strzeż tej pierwotnej miłości. Wczoraj czytaliśmy fragment Ewangelii, w którym Pan Jezus uczy swoich uczniów modlitwy, przekazuje im słowa i ojcze nasz. I dzisiaj pojawia się przypowieść. Przypowieść, która jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, komentarzem czy obrazem do modlitwy Ojcze nasz, czy w ogóle do, do modlitwy. Pan Jezus w tej przypowieści w tej krótkiej historii po, też powie, opowiada o tym. Czym jest prawdziwa modlitwa, z czym się ona wiąże. I pokazuje to na przykładzie człowieka, do którego przychodzi bardzo późno w nocy przyjaciel z drogi. On nie ma czym go ugościć, nie ma, nie ma mu co podać do jedzenia. W związku z tym idzie do swojego drugiego przyjaciela, do kogoś innego i prosi go o chleb. Ale tamten nie chce mu tego dać, dlatego że pora jest już późna. Natomiast ten człowiek jest bardzo, można powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć, taki bardzo natrętny. On nie, jest nieustępliwy w swojej prośbie. Niesamowicie mocno prosi o to, czego potrzebuje właśnie dla kogoś innego, dla, dla swojego przyjaciela, który przybył też z drogi. I Pan Jezus tej, w tej przypowieści, w tej krótkiej historii pokazuje właśnie, że taka powinna być też nasza modlitwa, że właśnie taka nieustępliwa, taka w której jakoś nieustannie też cały czas zwracamy się do Pana Boga. I to, co jest tutaj bardzo ważne, to to, że zwracamy się do Boga, który jest Ojcem. Dlatego, że na samym początku, właśnie jak Pan Jezus uczy swoich uczniów modlitwy, to mówi Ojcze nasz. I ten fragment Ewangelii, ten fragment tej przypowieści, on się kończy też tymi słowami, że, że czyż ojciec z nieba nie udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, czy, czy Ojciec z nieba nie da wam tego, co prosicie. Jeżeli przychodzimy na modlitwę, jeżeli prosimy w różnych intencjach, w różnych sprawach, to mamy pamiętać, że przychodzimy do kogoś, kto jest naszym ojcem, przychodzimy do kogoś, kto, kto nas bardzo kocha, i przychodzimy do kogoś, kto nie jest obojętny. Na nasze sprawy, na nasze potrzeby. Zawsze przychodzimy na modlitwie do Boga jako do Ojca, i o tym powinniśmy pamiętać, przychodząc i stając z różnymi sprawami, potrzebami, troskami dnia codziennego. Przychodzimy i modlimy się, Ojcze nasz. Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.